Wielu wątpiło, w tym również i ja, ale mamy to. Słońce Narodu jednak rozmawiało z kanclerzem Scholzem. Mamy też drugą dobrą wiadomość, chyba. Otóż Donald Tusk zapowiedział, że już niedługo Polska będzie współdecydować o bezpieczeństwie polskich granic. No nie wiem jak wy, ale ja dotąd naiwnie myślałem, że kwestia obrony granic państw narodowych to są suwerenne decyzje tych właśnie państw plus ewentualne wątki natowskie. Jasne, ktoś powie, że operuje też Frontex, ale to jest formacja pomocnicza, prawda? Tak więc chyba o czymś nie wiemy, chyba o czymś ważnym ktoś zapomniał nam powiedzieć. No i jako, że dotąd, no nie ma bata, byliśmy suwerenni, jeżeli chodzi o obronę granicy, a teraz Donald Tusk liczy, że no kurde, będziemy mieli decydujące zdanie, to chyba doszło do regresu, prawda? No i warto by było się dopytać szczegółów. A na koniec operacja, która moim zdaniem jest wymierzona w obniżenie morale polskich pograniczników, więc zapraszam. Witam Was. Dzisiaj wątków będzie wiele, ale żeby nie było niedomówień, zacznijmy od tego, w którym Donald Tusk mówi, że już niedługo będziemy współdecydować o bezpieczeństwie polskich granic. Z kontekstu wynika, że chodzi o granicę wschodnią, wiadomo, na zachodniej, zachodniej granicy pilnuje kto inny, prawda? I chcę też powiedzieć, że od momentu, kiedy ukonstytuuje się nowa Komisja Europejska, na pewno Polska będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestiach obronności i tego bliskiego sąsiedztwa. Jeszcze dzisiaj nie powiem Państwu, jak będzie wyglądał rozkład tych portfeli w Komisji Europejskiej, ale uzyskałem ze wszystkich stron zapewnienie, że Polska będzie miała jeden z rozstrzygających głosów, jeśli chodzi o te kwestie dla nas tak ważne, jakimi są obrona, rozszerzenie i sąsiedztwo i co za tym idzie także bezpieczeństwo naszych granic. Już sam nie wiem co myśleć, no bo z jednej strony rzeczywiście granica z Białorusią jest granicą unijną, czyli naturalnym jest, że Bruksela czy kraje poważne chciałyby współdecydować o granicy Unii Europejskiej, ale czy Donald Tusk wynegocjował coś takiego na przykład w stosunku do granicy morskiej, granicy włoskiej czy portugalskiej? Czy to wszystko rozbijało się tylko o kompetencje nadzoru nad polską granicą? Jak to wygląda? Bo myślę, że już teraz warto pytać, żeby nie było sytuacji, że kiedy przyjdzie najgorsze, przyjdzie zagrożenie ze wschodu, już nie wymieniając żadnego kraju, no to my nie dość, że będziemy musieli się układać z Amerykanami w kwestiach natowskich, no to jeszcze w Brukseli będziemy obserwowali spektakl, jak wszyscy nasi patrioci będą lobbowali, by te nasze racje, te nasze głosy, jak to Donald Tusk powiedział, były decydujące, nie? Pytajmy się teraz, bo mam wrażenie, że coś nas ominęło. Coś bardzo ważnego nas ominęło. No ale dobrze, przejdźmy do drugiej pozytywnej wiadomości, czyli Donald Tusk udowadnia, że jednak niepotrzebnie w niego wątpiliśmy. On jednak rozmawiał z kanclerzem Scholzem. O incydencie niemieckim rozmawiałem z kanclerzem Scholzem, więc możecie uspokoić troli pisowskich. Szkoda, że nawet byli premierzy i była pani premier pisowska w tej roli takiego putinowskiego trola występuje i powtarza różne kłamstwa i niesprawdzone informacje. Z całą moją szczerą, nieskrywaną niechęcią do PiSu, żeby już nie ubierać tego w inne słowa, obawiam się, że uporczywe straszenie tą formacją ma na celu przykrycie powolnego przekładania wajchy. I ten wątek za chwilę rozwiniemy. Interweniowałem, rozmawiałem z kanclerzem Scholzem. Zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy. No jeżeli nie chcecie czekać na szybkie wyjaśnienia kanclerza Scholza, to odsyłam Was, kto nie widział, do wczorajszego materiału, gdzie analizujemy na podstawie prasy niemieckiej, co się dokładnie zadziało w Osinowie Dolnym. Oficjalna hagada jest taka, że niemieccy policjanci zostawili afgańską rodzinę gdzieś na chodniku, na parkingu, ponieważ okazało się, że kobieta zapomniała wziąć smartfona, no i usłużni, uczynni
Niemieccy policjanci pojechali go zabrać. Kolejna manipulacja, moim zdaniem bardzo niebezpieczna, to narracja, iż jeżeli ktoś krytykuje nieporadność tej ekipy, mówimy na odcinku obrony polskiej granicy, to znaczy, że wpisuje się w rosyjską narrację. W tym fragmencie Donald Tusk mówił konkretnie o PiSie. Ja ten fragment wytnę, ale chcę, żebyście znali kontekst. Mówi o PiSie. Jednak ja od kilku dni tą samą hagadę zaobserwowałem w mediach społecznościowych. Myślę, że w prasie zaprzyjaźnionej, rządowej, w mediach typu telewizja bądź radio będzie to samo. Jeżeli ktoś krytykuje, już niekoniecznie z PiSu, jeżeli ktoś krytykuje nieporadność tej ekipy, to po prostu wpisuje się w rosyjską narrację, albo może nawet jest zadaniowany. Bardzo brutalną kampanię przeciwko polskiemu rządowi, bardzo sprzyjającą narracji putinowskiej. Nie będę mówił kto, ale jeden z europejskich przywódców powiedział mi, słuchaj, jak ja tak patrzę na to, co dzieje się w Polsce, to Putin nie potrzebuje robić nowych fabryk i troli, bo ma w niektórych krajach opozycję, która powtarza dokładnie słowo w słowo jego narrację, a więc, że migracja jest winą Unii Europejskiej albo rządów demokratycznych. Zawężając ten wątek tylko do ochrony granicy z Białorusią, już pomijamy kwestie niemieckie. Nic prostszego, wystarczy pozwolić pogranicznikom i żołnierzom bronić polskiej granicy z pełną stanowczością na tyle, na ile pozwala polskie prawo i krytykom wytrąci się argument z ręki. Zamiast tego mamy kluczenie, manipulacje i puste deklaracje, taka jak ta. I w szczególności chodzi tutaj oczywiście o naszą granicę z Białorusią, która jest poddana największej presji tej migracyjnej, ale przecież my wiemy, że to nie jest presja migracyjna, tylko że jest to presja organizowana przez Łukaszenkę i Putina z wykorzystaniem migrantów z wielu krajów. I jeszcze doprecyzujmy, co Donald Tusk ma na myśli, mówiąc o migrantach, jego wypowiedzią sprzed miesiąca. Chyba tak często zdania nie zmienia, prawda? Mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn, 18-30 lat, takie kategorie wiekowe, bardzo agresywnych. Czyli Donald Tusk mówi tutaj o młodych, agresywnych ludziach, których podróż została zorganizowana przez Rosję i Białoruś. I ludzie myślą, że skoro zdiagnozowano problem, to rząd z pełną stanowczością będzie próbował temu zaradzić, no bo w końcu mówimy o Rosji, o Białorusi, o jakichś młodych, agresywnych mężczyznach, prawda? Tymczasem wydaje się, że to, co mówi Donald Tusk, to jest jedno, a jakie realne działania wychodzą ze strony jego ekipy, no nie wskazując nikogo z nazwiska, może bardziej kierunki tam bliżej ministra Siemoniaka, bliżej Kosiniaka-Kamysza, ministra, zakładając, że to są osoby, które są suwerenne, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji, że tam coś nie gra, tamten te działania mocno rozmijają się z przekazem, który słyszymy od Donalda Tuska. No i wygląda na to, jakby komuś zależałoby ten kanał przerzutowy przez Białoruś do Polski, bądź przez Białoruś, przez Polskę do Niemiec i do Polski, żeby nadal funkcjonował. No i teraz, co mam na myśli? Przede wszystkim działania pozorowane, czyli ta mityczna strefa buforowa, do której nikt z zewnątrz nie miał mieć dostępu. Był wielki lament, że lokalne biznesy będą padać, że ludzie będą odcięci od żywności. No i naraz okazuje się, że jest wyjątek, będą mogły tam się pojawiać różnego rodzaju organizacje, które, cytując Donalda Tuska, pojawiają się tam dlatego, by pozwalać wnikać, legalizować wnikanie tych młodych, agresywnych mężczyzn, których podróż organizuje tutaj Rosja i Białoruś. Można, prawda? Na przykład teraz, tak na świeżo, jeszcze nie wchodziłem w szczegóły, u pana Szechtera napisali, że to całe obiecywanie, że polski żołnierz będzie mógł z pełną stanowczością bronić granicy, no to jest już nieaktualne. Oni to oczywiście opisali jako licencję na zabijanie, jakby robiąc psychopatów z żołnierzy, że tylko chodzą i strzelają, ale będzie po staremu. Zanim ten młody chłopak, polski bohater, zapłaci najwyższą cenę, no to będzie identyczna sytuacja, tak, że po prostu będzie można, nie wiem, pokrzyczeć, dogonić. Kolejny przykład. Moim zdaniem operacja psychologiczna, która jest wymierzona w morale polskich pograniczników, polskich żołnierzy,
stacjonujących na granicy z Białorusią. Chodzi tutaj o wystawę, która jest dotowana bezpośrednio z kasy miasta Wrocław, Jacek Sutryk, czyli protegowany Donalda Tuska. Mamy opłacenie wystawy plus jakieś billboardy na przystankach czy w innych miejscach, gdzie widzimy próbę, prymitywną próbę uprawiania pedagogiki wstydu, gdzie rozebrany polski żołnierz ma przeprosić swoją matkę za to, że broni polskiej granicy. Tak, no to jest ewidentny element wojny hybrydowej i to wychodzi od ludzi związanych ze środowiskiem Donalda Tuska. I oprócz tego, tak całkowitym przypadkiem, nagle, tutaj to jest coś powiązane z Ministerstwem Kultury, oczywiście to wszystko będziecie mieli podlinkowane, czy do prasy mainstreamowej, czy do samego źródła, nagle ścicha pęk, zaczynają być odpalane seanse granicy Agnieszki Holland. Tak? Również próba uprawiania pedagogiki wstydu, więc moim zdaniem to są elementy wojny hybrydowej, gdzie no, gołym okiem widać, że no, za tym stoją ludzie ze środowiska uśmiechniętej Polski. Na różnych szczeblach widzimy. Nie? Tak więc uważam, że to, co mówi Donald Tusk, kompletnie rozmija się z przykładami z ostatnich dni, gdzie widzimy, że mamy do czynienia z przestawianiem wajchy, a jeżeli ktoś zauważy, że ta wajcha jest przestawiona, no to jest szpiegiem Putina, to wpisuje się w rosyjską narrację. Obserwujcie komunikaty, obserwujcie co się dzieje, bo tak jak mówię, wybory się skończyły i myślę, że kierunek jest chyba oczywisty. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie. Może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsłona kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.